Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o tym, jak to młodzi, postępowi, wykształceni z wielkich miast żyją w oblężonej twierdzy. Zapraszam. Zaczynamy kolejny odcinek pytań i odpowiedzi w sposób dosyć nietypowy, bo tak naprawdę nie od pytania, tylko właśnie od tejże lewicowej, oblężonej twierdzy. Otóż zgodnie z prośbą przełożonego dystryktu zainteresowałem się bardziej tą krótką formą filmów, wykorzystaną jako taki środek do promocji tych dużych materiałów, z fragmentami z dużych materiałów. I bardzo łatwo jest, gdy już się opanuje pewien mechanizm, niejako seryjnie, tylko łatwo jest produkować te materiały, ale też udostępniać je nie tylko na samym YouTubie, ale również na przykład na Facebooku. I tam, jak się okazuje, algorytmy Facebooka działają i trochę inaczej niż algorytmy YouTube'a. I tam te materiały, te same krótkie materiały, które można zobaczyć tutaj na naszym kanale, potrafiły wywołać ogromną burzę. Najwyraźniej Facebook chętnie pokazuje materiały osobom, które będą w jakiś sposób negatywnie podekscytowane tymi materiałami. Być może algorytm w ogóle nie rozróżnia tych pozytywnych od negatywnych reakcji, po prostu widzi, że reakcja jest, komentarz został napisany, a więc tego typu osobom są proponowane dalej takie rolki. I w tym nie byłoby nic jakiegoś niezwykłego i dziwnego, byłbym to w stanie zrozumieć. Byłbym w stanie zrozumieć wtedy też, że reakcje takich osób są dosyć negatywne, ale te reakcje nie tylko są negatywne. Te reakcje pokazują, jak bardzo mocno te osoby, właśnie młode, postępowe, z wielkich miast wykształcone, jak bardzo te osoby żyją w oblężonej twierdzy. Bardzo często zarzuca się, powiedzmy, wszelakim bardziej konserwatywnym ruchom religijnym, że mają tendencję do tego, żeby żyć w takiej oblężonej twierdzy. Co to znaczy? To jest syndrom oblężonej twierdzy, oznacza grupkę ludzi, którzy są przekonani, że cały świat jest niejako przeciwko nim. Tak to jest powszechnie rozumiane. Ja dodam tutaj jeszcze jeden ważny aspekt, bo moim zdaniem, żeby to faktycznie był ten syndrom oblężonej twierdzy, moim zdaniem jest to jeden z konstytucyjnych elementów, a jeśli ktoś się nie zgadza z tak ważnym postawieniem na tak ważnym miejscu tego elementu, to tak czy siak należy stwierdzić, że jest to bardzo często spotykany element w syndromie oblężonej twierdzy. Mianowicie nie tylko przekonanie, że świat jest przeciwko nam, ale również przekonanie, że ci na zewnątrz to są źli ludzie, że oni są moralnie źli, że to nie są tylko ludzie w błędzie, ale że to są ludzie moralnie źli. W każdym razie bardzo wyraźnie widać to przekonanie właśnie u tych osób, do których trochę wbrew mojej woli, ale przecież jednak nie całkiem wbrew, no bo po to się coś publikuje, żeby to do ludzi docierało, dotarły te moje krótkie materiały. Tam widać bardzo wyraźnie, że to nie jest tylko przekonanie, że jest jakaś, powiedzmy, wojna ideologiczna i są dwie różne strony, ale że my po prostu, ci po drugiej stronie, to są po prostu źli ludzie i to w niewybrednych słowach zostaje sformułowane. Zaraz pokażę konkretne przykłady, pomijam te najbardziej drastyczne, natomiast jeszcze jedno słowo a propos katolickiej tradycji, która jest dobrze chroniona przed syndromem oblężonej twierdzy, co nie znaczy, że nie może się on tam zdarzyć, u nas zdarzyć. Oczywiście, że może się zdarzyć i znam osoby, które mają bardzo wyraźne tendencje do postrzegania w ten sposób świata. Natomiast dlaczego katolicyzm jest zasadniczo dobrze chroniony przed syndromem oblężonej twierdzy? Dlatego, że co do zasady katolicyzm jest misyjny, a więc ma to bardzo mocne nastawienie, żeby jednak tych ludzi, którzy są z zewnątrz tej twierdzy, przyprowadzić do środka. Pan nasz Jezus Chrystus, wysyłając swoich apostołów, idź, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc
wierzący w nią Ojca i Syna i Ducha Świętego, dał tutaj podwaliny pod wybitnie taki system nie wpadający w syndrom oblężonej twierdzy. Ta grupka nie może się zamknąć w swoich murach i tylko oczekiwać jakiegoś ataku z zewnątrz, tylko ta grupka musi być przekonana, że każdy z tych agresorów ma duszę nieśmiertelną, którą trzeba do Pana Jezusa przyprowadzić, którą trzeba oświecić, którą trzeba oczyścić z grzechu. Tak jak w tej przypowieści, gdzie tam na tą ucztę weselną zapraszani są wszyscy i dopiero później Pan Bóg osądza tych, którzy weszli już na tą ucztę weselną. Tak też jest skonstruowany Kościół, żeby zachęcać wszystkich, żeby do niego weszli. Nie zmienia to faktu, że łatwo może się zdarzyć, że wśród katolików pojawi się taki syndrom oblężonej twierdzy, bo każdy błąd i grzech zasadniczo może się zakraść do ludzkiego serca i pomimo tego, że mamy jakby takie punkty obronne w katolickiej teologii, to przecież może się to oczywiście zdarzyć i bez wątpienia często się zdarza, ale te punkty obronne sprawiają, że faktycznie ten zarzut, że oto katolicy są jak żyją jak w takiej oblężonej twierdzy, naprawdę jest nietrafiony. Wystarczy właśnie spojrzeć, co piszą katolicy na niekatolickich kanałach. Bywają czasami agresywni, tak? To się może zdarzyć, że w jakiś sposób są ofensywni, a czasem nawet agresywni, bywają niekulturalni. Katolicy, mam na myśli oczywiście, tutaj nie biorę pod uwagę jakichś tam zwolenników księdza Natanka. Nie chcę tutaj dekretować, że te osoby nie należą do Kościoła katolickiego, bo to nie jest moja kompetencja, żeby takie dekrety upubliczniać. Natomiast jest to taki absolutny margines życia kościelnego z bardzo silnymi tendencjami do tego, żeby powstała z tego własna sekta. Więc czy to już się stało, czy jeszcze nie, to nie jest moja kompetencja, ale te tendencje są bardzo wyraźne, bardzo silne, dlatego że wszędzie, gdzie jakieś prywatne objawienie staje się ważniejsze od głosu magisterium Kościoła, od głosu nie tylko aktualnego, które w swój nieomylny sposób może nauczać faktycznie rzeczy głupich, jak to dzisiaj widzimy, ale również w kontekście tego tradycyjnego nauczania Kościoła przekazywanego przez wieki, jeśli jak dla kogoś prywatne objawienia są ważniejsze niż tysiącletnia tradycja Kościoła, na przykład dotycząca kwestii tego, czy diakon może udzielać Komunii Świętej, czy nie. Jeśli dla kogoś te objawienia prywatne są ważniejsze, to znaczy, że zły duch już tych ludzi zwiódł, tak? I pytanie tylko, jak daleko na tej drodze postąpili. A więc tutaj tylko uwaga na marginesie. Co do zasady, zachęcam do tego, żeby takie porównanie zrobić. Proszę sprawdzić właśnie, jak katolicy, na przykład jak nasi widzowie traktują naszych kanałowych sceptyków, z jak wielką wyrozumiałością, czasami poczuciem humoru, a jak traktowane są, powiedzmy, jakieś proste katolickie wypowiedzi przez osoby zupełnie, powiedzmy, z drugiej twierdzy, tak? Przez młodych, wykształconych, postępowych z wielkich miast. I tutaj konkretne przykłady. To są komentarze spod tego krótkiego materiału o karze śmierci, gdzie po prostu mówię o tym, że katolicka teologia oczywiście uważa karę śmierci za zasadniczo moralne rozwiązanie. No można powiedzieć, że temat dosyć kontrowersyjny, ale jednak to rozumiemy, to nie jest nawoływanie do tego, żeby tą karę śmierci teraz wprowadzić w naszym konkretnym prawodawstwie. To jest po prostu rozważanie na poziomie moralnym, tak, czy jest moralnym, aby społeczeństwo tą karę śmierci miało w swoim prawodawstwie. Przypominam, że na przykład Stany Zjednoczone w niektórych swoich stanach mają karę śmierci w swoim prawodawstwie. Ta ojczyzna liberalnej demokracji, tak, ma w swoim prawodawstwie karę śmierci, ale oczywiście młodzi wykształceni z wielkich miast ze swoim sojowym latte nie wiedzą o tym, jakie prawodawstwo jest gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Oni wiedzą o tym, co im Gazeta Wyborcza i TVN mówią i Oko Press, czy tam podobne szmatławce, tak należy to określić. I mówią, a więc w obliczu tego, popijając swoje sojowe latte, po prostu nie są w stanie znieść, że ktoś przedstawi taki pomysł, że ktoś twierdzi, że takie prawodawstwo, jakie jest stosowane
w największym imperium, w które oni patrzą zapatrzeni i zakochani, że to prawodawstwo, które jest w tym imperium, w ojczyźnie ich liberalnej demokracji. Że ktoś twierdzi, że to jest moralne, takie prawodawstwo, to jest dla nich po prostu coś tak niewyobrażalnego, to jest tak przerażające, to jest tak szokujące, to jest takie przeżycie, że tutaj trzeba po prostu od razu wylać kubeł, pomyj. I konkretne przykłady, nie będę czytał wulgaryzmów, mówił, że przepraszam, że tam jest ten wulgaryzm i montażysta pokaże to komentarze, więc możecie sobie spokojnie, jeśli chcecie, przeczytać. Nie wybrałem tych najbardziej wulgarnych, tylko te najbardziej ciekawe. Na przykład ktoś pisze, kogo interesuje katolicka teologia. To w sensie ciekawe, że pisze to pod materiałem, który o tym właśnie mówi. W sensie, z punktu jest to materiał katolicki, tak? No, wydawałoby się proste i ktoś zadał pytanie, to po co tu wchodzisz? Tak? No i odpowiedź brzmi po wulgaryzm katolicka szmato. Tak? Czyli w ten sposób ci młodzi wykształceni z wielkich miast odpowiadają na takie dosyć proste pytanie. Tak? Czyli wchodzą w materiał, w którym ksiądz coś wyjaśnia, piszą, kogo to interesuje w ogóle, no to ktoś zadaje proste pytanie, no to dlaczego zajmujesz się tego typu materiałami? No i odpowiedzią jest wulgaryzm. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawy przykład właśnie takiego syndromu oblężonej twierdzy. To znaczy, ten człowiek, który to pisał, najwyraźniej uważa, właśnie, że katolicy to są szmaty wszystko, tak? To są ludzie źli. To są ludzie tak podli, że nie zasługują, nie są godni, żeby odpowiedzieć im w jakiś sposób po prostu normalny, tak? Jak się z człowiekiem rozmawia. Czyli wchodzi taki człowiek na katolicki kanał, pisze pod nim komentarz, że kogo to w ogóle interesuje i jak ktoś się do niego odezwie, no to zasługuje na wulgaryzm. Jeśli takich komentarzy byłoby 10% pod tym materiałem, to nie byłoby to jakoś bardzo zaskakujące. Tylko, że takich komentarzy pod tym materiałem, on na Facebooku faktycznie poszedł tak dosyć mocno w świat, takich komentarzy jest pod tym materiałem 60%, nie wiem, 50-60%. To jest ogromna ilość wciąż się pojawiająca takich właśnie komentarzy. Inny ciekawy przykład, to ktoś napisał, skąd się te strony biorą? Zablokowałem już chyba ze 20. Coraz to nowa się pokazuje i dalej rycie berecików przez darmozjadów w czarnych kieckach. A więc to też pokazuje, zainteresował mnie ten komentarz, bo to pokazuje, że faktycznie Facebook to robi. To znaczy, że pokazuje ludziom, którzy nie chcą tego oglądać, takie właśnie materiały, bo oni na to emocjonalnie reagują. Niejako w tej ludzie zamknięci w swojej postępowo wielkomiejskiej twierdzy pod sztandarem darem sojowej latte. Ci ludzie zamknięci w tej twierdzy. Facebook cały czas im macha przed oczami, takimi flagami najwyraźniej, bo ich to kręci, tak? W jakiś sposób ich to ekscytuje i sprawia, że siedzą na tym Facebooku i piszą po nocy komentarze do pisania. Komentarze po nocy to też sobie zaraz jeszcze przejdziemy, bo to też były ostatnio, miałem ciekawe doświadczenia. No i właśnie z tych względów ten komentarz mnie zainteresował i odpowiedziałem, to ciekawe, bo ja to samo myślę o takich komentarzach. Najwyraźniej Facebook lubi proponować ludziom bulwersujące ich rzeczy. A więc ja miałem dokładnie tą samą myśl z tymi komentarzami. Skąd te wszystkie komentarze się biorą? Dlaczego Facebook, algorytm pokazuje ten film najwyraźniej nieustannie właśnie takim ludziom, którzy wcale nie chcą tego oglądać? No i odpowiedź trochę w stylu tej poprzedniej. Uderz w stół, a nożyce, jak widać, od razu dźwięczą. Staty, graty, akwinaty. A więc sprawdziłem nawet, czy te staty, graty, czy to nie jest jakieś młodzieżowe słowo, którego ja nie znam, młodzieżowo-sojowo-latowe słowo, którego nie znam, określenie, którego nie znam, ale nie. Więc najwyraźniej jest to po prostu zmodyfikowane, żeby nie było nie wiem, rozpoznane jako jakieś niekulturalne, nie wiem, albo literówka, albo celowa, albo niecelowa literówka. W każdym razie człowiek piszący ten komentarz to w ogóle nie uważa, znowu, żeby ten kanał, pod którym postanowił napisać komentarz, był godny odpowiedzi. Tak? To jest, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tak? Ty po prostu, odzywasz się.
i właśnie statek graty, cokolwiek by to nie oznaczało, to na pewno no, to jest coś w stylu takiego, no co to w ogóle jest, kim ty w ogóle jesteś, z kim ty w ogóle jesteś, żebym ja z tobą rozmawiał, napisząc ten komentarz na tym właśnie kanale. Takich komentarzy, dużo bardziej wulgarnych jest naprawdę dużo więcej. Nie będę cytował, ale być może montażysta pokaże jeszcze jeden też właśnie w stylu tych troszkę bardziej wulgarnych. To nie są wcale te najbardziej wulgarne. I tych komentarzy jest nieustannie bardzo dużo. I nie rusza mnie to jakoś szczególnie po tak długiej już pracy w apostolacie internetowym, natomiast wskazuje to na to, że faktycznie mamy po stronie sojowej latę, mamy naprawdę bardzo mocno ufortyfikowaną, oblężoną twierdzę. Mamy ludzi, którzy są naprawdę głęboko przekonani, że jeśli ktoś jest w koloratce, to jest po prostu zły człowiek. To jest podły człowiek, którego należy zbluzgać, używać najbardziej wymyślnych wulgaryzmów, niezależnie od tego, co tam nie zostaje powiedziane. Nie, oczywiście w ogóle nie biorąc sobie tego czasu, żeby wysłuchać całości materiału, którego fragment tu jest powiedziany, tam niektóre postulaty, które tacy ludzie prezentują, w pewnym sensie są wypowiedziane, na przykład kara śmierci dla osób dopuszczających się zbrodni pedofilskich. To pada w tym materiale, oczywiście podobne sugestie pojawiają się tutaj, ale w żaden sposób nikt nie, na to nie odpowie, w żaden sposób nikt się do tego nie odniesie, bo oni siedzą w tej swojej oblężonej twierdzy, wyściubiają tylko te swoje małe główki z zamurów i strzelają z łuku z wysokości swoich murów, bo nie uważają, że w ogóle warto, wejść w jakiś kontakt, że w ogóle ten człowiek jest wart rozmowy, bo właśnie, bo my jesteśmy złymi ludźmi, tak? I myślę, że warto, jeśli ktoś chce się przekonać, to zapraszam na naszego Facebooka, tam niedawno ten film się ukazał, można sobie, kilka dni temu, można sobie te komentarze poczytać. Zapewniam, że już jest 1000 nowych w międzyczasie, może 1000 to nie, ale kilkaset nowych i będzie mnóstwo atrakcji i ciekawostek do prześledzenia. Zjawisko to jest szalenie niepokojące, bo jeśli nasze społeczeństwo w ten sposób wygląda, na pewno po drugiej stronie też jest mnóstwo takich oblężonych twierdz, w sensie po bardziej konserwatywnej stronie jest mnóstwo takich oblężonych twierdz. Jeśli nasze społeczeństwo tak wygląda, to ono jest skazane na śmierć. Po prostu nasza ojczyzna nie przetrwa, jeśli my stworzymy ileś tam takich oblężonych twierdz i będziemy nawzajem się obrzucać bluzgami zza tych wysokich murów. I odpowiedzią znowu jest po prostu katolicka doktryna. Ona moim zdaniem chroni najlepiej przed taką oblężoną twierdzą i zacznijmy tutaj od nas samych, żeby nie żyć w takiej oblężonej twierdzy. Przede wszystkim nie żywmy tego głębokiego przekonania, że ci wszyscy inni to są źli ludzie. Są w błędzie, jeśli odrzucają prawdę katolickiej wiary. Są w błędzie, no to my staramy się ich z tego błędu wyprowadzić. Być może nie są gotowi, żeby tej prawdy przyjąć. Być może usłyszą, gdy nawet ją usłyszą, to ją odrzucą, bo jeszcze gdzieś tam są uwikłani w jakieś problemy, błędy, grzechy. Być może nie są na to gotowi, ale my przez naszą modlitwę, pracę, pokutę i ofiarę ale mamy ich do tego przygotowywać, a więc ta miłość bliźniego, która pragnie wszystkich ludzi oczyścić z ich błędu i grzechu, niech ona nas prowadzi do tego, żeby faktycznie pragnąć tego zbawienia tych dusz. Niech to będzie konkretnie widoczne przede wszystkim w naszych modlitwach, w naszych ofiarach, ale później też oczywiście w słowach i w czynach. Ojciec Woroniecki mówi, że ta radość, która wynika z prawdziwej, głębokiej wiary, z prawdziwego, głębokiego zjednoczenia z Panem Bogiem, że ta radość, która pozwala również wobec wrogów zachować się właśnie z miłością, spokojem, że ta radość to jest to, co zdobywa duszę, że to jest to, co potrafi złamać nawet najbardziej zagorzałego wroga wiary, że to jest to, co zdobywa duszę, a przecież o to nam ostatecznie chodzi. Także my zacznijmy od siebie, praktykujmy to. Jeśli więcej nie możemy zrobić, to chociaż tyle zróbmy, że my będziemy właśnie takimi dekonstruktorami tych oblężonych twierdz. Przynajmniej właśnie zacznijmy od tego, żeby sami się
nie obudowywać takim przekonaniem, że ci inni to są źli ludzie. I zamiast tego wychodźmy z taką misją apostolską. Nie odchodzi, że teraz mamy stać jak Świadkowie Jehowy z broszurkami na dworcach, bo to nie jest środek, który będzie adekwatny. Natomiast przede wszystkim to się musi zacząć w naszej duszy, od tej głębokiej miłości, od tego głębokiego przekonania, że trzeba to robić, od tego, od naszej modlitwy i ofiary, i później niech to wypływa właśnie w relacjach z otaczającymi nas osobami, również właśnie tymi będącymi w błędzie. Niech to będzie widoczne, że nie chowamy oczywiście prawdy pod korcem, nie ukrywamy tej prawdy, nie przemilczamy jej dlatego, że nie chcemy, żeby komuś się zrobiło przykro, ale jednocześnie niech to będzie widać, że to wypływa faktycznie z miłości do nich, tak? Że to nie jest po to, żebym ja gdzieś tam właśnie ulżył swojej pogardzie wobec drugiego człowieka, tylko że ja naprawdę chcę pokazać temu człowiekowi prawdę, bo ja naprawdę wierzę, że to jest dobre. Żeby to naprawdę dotarło, to musi być przepełnione tą prawdziwą miłością, a już na pewno nie pogardą i nienawiścią, co z tych oblężonych twierdz się niestety cały czas wylewa. Wspomniałem, że powiem dwa słowa też a propos komentarzy pisanych w nocy. To też doświadczenie dla mnie trochę zaskakujące, trochę w tym duchu tego tematu. Okazuje się, że są ludzie, którzy są gotowi nie tylko pisać przez całą noc długie komentarze do moich materiałów i zapytanie o to, czy to jest z innej strefy czasowej, że piszę od pierwszej do czwartej nieustannie, jakby co godzinę, ogromny komentarz w nocy, to zapytany odpowiada: nie, ja jestem zdrowy psychicznie. I tego typu ludzie zablokowani wcześniej za różnego rodzaju łamanie zasad naszej społeczności zakładają kolejne konta i kolejne, bo muszą koniecznie swoje treści przekazać. I pod postami do zadawania pytań produkują sobie łapki, także w momencie, w 2 godziny po opublikowaniu komentarza, gdy jeszcze tych komentarzy jest mało, tam od razu pojawia się 10 łapek. Tacy ludzie też są, co jest dla mnie trochę zaskakujące, tak? Że ludzie mają tak wielką potrzebę, żeby jakieś swoje herezje w zasadzie, bo tutaj były to faktycznie herezje, żeby swoje prezentować w tych komentarzach. To na pewno przekona ludzi, jak ja te komentarze moje napiszę od pierwszej do czwartej w nocy. A więc oczywiście tego typu użytkownicy będą po prostu na kanale blokowani, ale to bardziej na marginesie. Przejdźmy do naszych kolejnych pytań. Czym różni się kurs przedmałżeński posoborowy z obowiązką wizytą w poradni małżeńskiej od kursu przedmałżeńskiego organizowanego przez Bractwo? A więc ja nie wiem osobiście, jak wygląda ten posoborowy kurs przedmałżeński. Wiem, jak wygląda nasz. Z tego, co słyszałem od księży, którzy przychodzą do nas z posoborowych struktur, czy też od wiernych, którzy przeszli takie przygotowanie, to współczesne przygotowanie oczywiście jest przesiąknięte posoborową nauką o małżeństwie, a więc celem tam nie jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, tylko celem jest, żeby wam było przyjemnie, upraszczając oczywiście drastycznie, a te właśnie porady, co to brzmi tak poważnie, porady w tej poradni, czy spotkanie w poradni przedmałżeńskiej, to jest tak naprawdę nauka tego, jak współżyć, żeby nie mieć dzieci. Tak, to w zasadzie sprowadza się do tego i wiele różnych par małżeńskich, które zawarły związek właśnie jeszcze w czasach posoborowych, takie pary, które przeszły ten posoborowy kurs małżeński, tak to właśnie opisują. Odniosły wrażenie, że w sumie najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby współżyć, a jednocześnie dzieci nie mieć. To są najważniejsze treści, które są tam przekazywane pod względem ilości, intensywności itd., itd. Natomiast jak wygląda tradycyjny kurs przedmałżeński? Oczywiście trochę to, co przedstawiłem, jest trochę w sposób taki hiperboliczny, karykaturalny, natomiast tak to ci ludzie opisują, takie to sprawia wrażenie. U nas natomiast jest to katolicka nauka o małżeństwie, katolicka teologia małżeństwa, małżeństwo jako sakrament, jako związek dwojga ochrzczonych, zawarty w celu zrodzenia i wychowania potomstwa oraz wzajemnej pomocy.
i później wszystko to, co z tego wynika. Czyli mamy albo, no, albo katolicką naukę, albo posoborowe mrzonki. Taka jest różnica. Kolejne pytanie. Szczęść Boże. Katechizm księdza Gadowskiego mówi, że sprawiedliwość rozdzielcza polega na tym, że państwo powinno dawać więcej wsparcia bardziej potrzebującym i pobierać większe podatki od lepiej zarabiających. Trochę mnie to dziwi i brzmi nieco socjalistycznie. Może ksiądz skomentować? Ja osobiście nawet sprawdziłem przed chwilą. Nie znalazłem takiego stwierdzenia w katechizmie księdza Gadowskiego. Wręcz przeciwnie, bardzo dużo on krytykuje socjalizm. Natomiast tak, jest on również zgodnie z encyklikami papieskimi, z Rerum Novarum i Quadragesimo Anno. Prezentuje on po prostu katolicką naukę społeczną, w ramach której oczywiście państwo powinno regulować życie społeczne, powinno dbać o to, żeby ci, którzy są najbardziej, powiedzmy, którzy nie mają siły przebicia sami, żeby nie zostali w jakiś sposób wyzyskani, tak? Że państwo jak najbardziej podlega to w jakiś sposób pod kompetencje państwa. Natomiast Kościół nie wchodzi tutaj w szczegóły, że to musi być dokładnie w ten sposób uregulowane i na pewno nie padają tam stwierdzenia, że, bo to trochę tak brzmi, jakoby bogaci mieli mieć w ogóle procentowo większe podatki. Bo rozumiemy, jeśli mamy podatek procentowy od zysku, to wiadomo, że ten, kto zarabia więcej, płaci więcej podatku. Natomiast ja w ogóle nie znalazłem nawet takiego stwierdzenia. Tam była mowa, oczywiście w czasach, w latach 50. to był temat jeszcze niezwykle żywotny. Kwestia tego rewolucji komunistycznej i tego XIX-wiecznego przede wszystkim wyzysku robotnika przez tą rewolucję industrialną. I tam faktycznie to były realne potrzeby, którym należało zaradzić. I gdyby to zrobiono lepiej wcześniej, to rewolucja komunistyczna nie miałaby tak podatnego gruntu. No i przede wszystkim tam faktycznie przecież te warunki, warunki pracy w fabrykach w czasach rewolucji przemysłowej, te warunki faktycznie były straszne i tutaj jak najbardziej państwo powinno to w jakiś sposób regulować, zapobiegać temu, żeby ci ludzie w praktyce stawali się niewolnikami. To samo powinno robić państwo dzisiaj w kontekście wielkich korporacji, przede wszystkim tych cyfrowych, bo te są tymi rosnącymi gigantami, powinno pilnować, żeby wielkie międzynarodowe organizacje, korporacje nie zniewoliły nas. Powinny nas chronić przed WHO, które próbuje człowieka w ten czy w inny sposób zniewolić. Tak, bo to, co te zakusy, które widzieliśmy w czasach około pandemicznych, to były ewidentnie zakusy do tego, żeby stworzyć nowego niewolnika. Oczywiście nasze państwa raczej nie występowały w obronie swoich obywateli, tylko w większości ochoczo współpracowały w tworzeniu niewolników, wspólnie oczywiście również z papieżem Franciszkiem i episkopatami, za co Pan Bóg Wam wszystkim podziękuje. Kolejne pytanie. Apokalipsa mówi, że jednym ze znaków zapowiadających przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie nawrócenie Żydów. Jaka jest definicja Żyda z Pisma Świętego? Kto współcześnie reprezentuje tych Żydów, skoro mamy tak ogromne różnice wśród nich, tyle różnych sekt, kabalarzy? Czy tymi Żydami mogą być ludzie skupieni wokół Instytutu Świątynnego, który chce odbudowy świątyni jerozolimskiej? A więc, jeśli chodzi o nawrócenie Żydów w tym konkretnym kontekście, ewidentnie świętemu Pawłowi chodzi o naród, a więc musi to być znacząca część, przynajmniej znacząca część narodu żydowskiego, na pewno nie 100%, ale znacząca, czy liczbowo, czy powiedzmy tak wpływowo część tego narodu, także będzie można powiedzieć właśnie, że ten naród się nawrócił. I gdy faktycznie naród żydowski stanie się częścią kościoła katolickiego, to naprawdę szykują się wtedy czasy wielkiego triumfu, gdy cały ten potencjał zostanie wykorzystany na służbę Bożą zamiast na służbę mamonie i samemu sobie, to naprawdę można się spodziewać tego przedostatniego etapu z Księgi Apokalipsy, historii Kościoła, tego etapu wyjątkowego triumfu, po którym ma nadejść Antychryst. Ale proroctwa, jak proroctwa, wiadomo, że trudno jest je interpretować.
Czy bractwo obawia się, że pomimo deklaracji bycia członkiem Kościoła katolickiego, znajdzie się w sytuacji, gdzie będziemy mieć de facto dwie kompletnie inne religie? Tak naprawdę każdy kolejny dokument Kościoła pogarsza tę sytuację. Jak to pogodzić z doktryną o nieomylności Kościoła, jeżeli dokumentów krytykowanych, odrzuconych przez księdza i ogólnie przez bractwo jedynie przybywa? Często powołuje się ksiądz na nieposłuszeństwo świętego Pawła wobec świętego Piotra, ale czy to naprawdę sytuacja analogiczna do sytuacji, gdy odrzucamy główny pod kątem popularności ryt, gdy milczymy na temat współczesnych kanonizacji, gdy przez dekady żyjemy de facto zgodnie z zasadą my swoje, a papież swoje? A więc czas jest mało, powiedzmy, teologiczną wartością w jakim sensie? No w takim sensie, że to, że święty Paweł sprzeciwił się Kefasowi i że nie trwało to aż tak długo, aż święty Piotr przejrzał, że faktycznie popełnił błąd i nawrócił się, w sensie zmienił to swoje podejście. To, że to się stało szybko, nie oznacza, że nie może później, w czasach późniejszych, potrwać trochę dłużej. Również kilkadziesiąt lat. Jakby teologicznie nie zmienia to kategorii tej sytuacji. Jeśli mamy do czynienia, jaka jest kategoria sytuacji? Mamy do czynienia z magisterium Kościoła, które zaprzecza poprzedniemu magisterium. Mamy do czynienia z życiem Kościoła, praktyką liturgiczną i życiem Kościoła, dokumentami magisterium, które zaprzeczają temu, co było wcześniej. Jeśli kogoś to interesuje, to zapraszam na wszystkie poprzednie materiały na naszym kanale. Naprawdę prawie o niczym innym tutaj nie mówimy. Jeśli mamy taką sytuację, należy podążać za tym magisterium nieomylnym, które wcześniej zostało sformułowane, jeśli jest tutaj jakaś kontrowersja. Teraz czy to współczesne magisterium i współczesna zdewastowana liturgia, czy ona jest praktykowana przez 10, 20 czy 100 lat, nie zmienia kategorii tego problemu. Tak? On pozostaje tym samym, to znaczy spójność magisterium została zerwana, nieomylne magisterium zostało w praktyce zanegowane, choć nigdy nie teoretycznie przedstawione jako nieobowiązujące, to w praktyce na taki heglistowski sposób zanegowane, na zasadzie no tak, ale z drugiej strony tak i ostatecznie tak. Wprawdzie małżeństwo jest nierozerwalne, ale współczesne problemy są takie, że wiele osób się rozchodzi, a więc tak jak dobrze rozeznacie, to możecie jednak żyć, jakbyście byli małżeństwem, pomimo tego, że jesteście cudzołożnikami i możecie w sumie przystępować do sakramentów, pomimo tego, że jest to w sumie oczywiste, że z punktu widzenia katolickiej nauki, z punktu widzenia nauki Pana Jezusa, z punktu widzenia Pana Boga nie jest to możliwe. No, taką mamy dzisiaj sytuację i po prostu to trzeba nazywać, wskazywać na te błędy, które się dzieją, które są przez to magisterium przekazywane. A więc ilość tych dokumentów nie ma większego znaczenia, które teraz są prezentowane, tak samo jak ilość kanonizacji nie ma tutaj żadnego znaczenia. Te w ogóle kanonizacje tutaj nie są w żaden sposób miarodajne. Ich ilość to zupełnie, no bo to jest kwestia tego, został zmieniony, to jest problem, został zmieniony proces kanonizacyjny. Poddajemy w wątpliwość, czy ma on taką samą wartość jak ten poprzedni i czekamy na to, aż zostanie to rozstrzygnięte przez przyszłe magisterium. Teraz, czy tam będzie kanonizowanych 10 osób czy 1000 według tego sposobu, wszystko jedno. I tak to będzie musiało być rozstrzygnięte w przyszłości. Czy obawiamy się, że taka postawa doprowadzi nas do schizmy? Nie. Dlatego, że jeśli to pytanie wynika z takiego nastawienia, że zakładamy, że coś jest w tym niewłaściwego, coś jest w tej postawie jednak niemoralnego, którą ja teraz określiłem. I to jest takie typowe dla polskiego sposobu myślenia, to znaczy wprawdzie nie potrafię powiedzieć, co jest tutaj niewłaściwego, ale tak jakby czuję, że coś jest niewłaściwe. A to takie trochę jednak nieposłuszeństwo, ale to jednak takie trochę jakieś niewłaściwe. Typowo, no to moim zdaniem jest to raczej typowo emocjonalne podejście do sprawy. A coś jest z tym niewłaściwego. Raczej podejrzewam, że wynika z niewłaściwego rozumienia cnoty posłuszeństwa. A więc wybieramy tą drogę, którą uważamy za czystą moralnie. Tą drogę, która jest najczystsza spośród wszystkich, które rozważamy. I
wybieramy właśnie po to tą najczystszą moralnie ścieżkę, zgodną z prawdziwą cnotą posłuszeństwa, zgodną z nauczaniem Kościoła, zgodną z tym, co Pan Bóg nam przekazał i czego od nas oczekuje. Gdy wybieramy tą ścieżkę, to nie obawiamy się tego, że to może doprowadzić do czegoś tam, tak? Bo naszym obowiązkiem jest działać zgodnie z moralnością, zgodnie z Bożymi przykazaniami, zgodnie z cnotą posłuszeństwa, która wymaga tego, żeby bardziej słuchać Boga niż ludzi. I jeśli by nawet anioł z nieba głosił nam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Sens tego, co powiedziałem, jest taki, że to jest to rozwiązanie, które uważamy za najbardziej moralne właśnie, a więc takie, które należy wybrać. A więc jak człowiek wybiera rozwiązanie najbardziej moralne, to nie należy się wtedy obawiać, że to doprowadzi do czegoś, może ewentualnie do czegoś tam doprowadzić. To grzech może doprowadzić do czegoś złego i na pewno doprowadzi do czegoś złego. To tchórzostwo może doprowadzić do czegoś złego. To fałszywe posłuszeństwo, które słucha bardziej ludzi niż Boga, może doprowadzić do czegoś złego, a nie prawda, katolicka nauka i prawdziwe katolickie posłuszeństwo. To nie może doprowadzić do czegoś złego. Może się zdarzyć, że człowiek podążający najpierw właściwą ścieżką, później wpadnie w jakiś błąd i grzech. No ale to będzie ten konkretny moment, temu winny, gdzie człowiek wpada w jakiś błąd i grzech. A więc jeśli nagle zacznę twierdzić, że jednak dogmat o nieomylności papieskiej był błędem, tak? No to wtedy w tym momencie popełniam konkretny grzech przeciwko wierze i w tym konkretnym momencie popełniam grzech i w tym konkretnym momencie zbaczam ze ścieżki zbawienia. To, co zrobiłem wcześniej, w jakim sensie psychologicznie mogło mnie do tego przygotować, ale jednak, jeśli wcześniej podążałem tą właściwą drogą, w sensie rozpoznawałem, co jest moralne, zgodnie z tym postępowałem, to nie można powiedzieć, że tutaj był jakiś błąd wcześniej, chyba że właśnie wcześniej powstały jakieś zalążki tego błędu, które nie mieściły się w ramach tego, co jest zgodne z prawdą i moralnością. Ale co do zasady, no to tak, tam w tym momencie, gdzie się pojawia jakiś błąd albo grzech, tam należy powiedzieć stop. Tak postąpić nie możemy. Natomiast w obliczu tych nowych kanonizacji, które są ewidentnie polityczne, które są ewidentnie stworzone według uproszczonej formuły, należy powiedzieć spokojnie, poczekajmy, zobaczmy, co przyszłe magisterium o tym powie. Gdy Rzym dzisiaj robi rzeczy, które są ewidentnie gorszące, ewidentnie niemoralne, ewidentnie szkodliwe dla wiary, gdy papież bierze udział w pogańskim kulcie, gdy naucza, że homoseksualne związki trzeba błogosławić, bo w praktyce to się do tego sprowadza, znowu nazwane jest to inaczej, tylko nazwane jest to inaczej, gdy episkopat polski celebruje dzień judaizmu i dzień islamu, to trzeba im powiedzieć, to jest moralny obowiązek, żeby im powiedzieć, nie mogę tego zrobić. To, co, do czego próbujesz mnie zmusić, jest niekatolickie. Mam obowiązek to mówić i tyle. Czy bractwo, zakładając kaplicę, nigdy nie pyta się o zgodę biskupa miejsca? Czy informuje biskupa o fakcie założenia kaplicy? Nie, żeby to wiele zmieniało. Ja oczywiście nie mam pojęcia, bo to nie jest moja odpowiedzialność, żeby nawiązywać kontakty z biskupami, dlatego musiałem zapytać księdza przełożonego. Ten mi odpowiedział, że informujemy ordynariusza w przypadku otwarcia przeoratu lub budowania stałego kościoła, nie natomiast w przypadku misji, czyli również wynajętych kaplic, dlatego że to są właśnie placówki mobilne i nie kwalifikują się jako domy bractwa. Kolejne pytanie. Czy naiwność jest grzechem? Może być tam, gdzie staje się już grzechem przeciwko roztropności. Tak? Co do zasady, naiwność oznacza działanie pod wpływem niewystarczających przesłanek albo zbyt szybką wiarę w coś, czyli pewną nieroztropność. Tak, nieroztropność może być grzechem, nie zawsze od razu będzie. Jakie powinno być stanowisko katolika wobec nagości w sztuce? Bardzo krótko, to znaczy świat bez wątpienia, współczesny świat bez wątpienia ma tendencję do tego, żeby przesadzać z
narażaniem człowieka na różnego rodzaju bodźce, które do grzechu doprowadzić mogą, bez wątpienia. A więc bez wątpienia w katolickim społeczeństwie nie zmuszałoby się młodych artystów do tego, żeby malowali nagość, szczególnie przy użyciu, przy malowaniu z człowiekiem, który pozuje, zabrakło mi tego słowa, jest jakieś słowo dla tego człowieka, który pozuje, ale nieważne. W każdym razie oczywiście takich rzeczy by nie było. Nie wiem, czy to jest współcześnie praktykowane, ale starzy teolodzy moralni rozważają takie przypadki, więc musiało to faktycznie się zdarzać. W sensie na pewno wymaga się tego malowania na gości, przynajmniej po części, przynajmniej gdzie niegdzie, niekoniecznie z użyciem faktycznie osób, które do tego pozują. No, a więc tak, bez wątpienia współczesny świat poszedł tutaj po rewolucji seksualnej zdecydowanie za daleko, natomiast też nie demonizowałbym tego i czynił z tego jakiś taki największy nasz cywilizacyjny problem. Jednak pamiętajmy o tym, że Pan Bóg natchnął księgę, która jest księgą Pisma Świętego, Pieśń nad pieśniami, która jest w swoich sformułowaniach bardzo odważna. Oczywiście to są sformułowania, a nie obrazy. Czyli nie jest to żadne usprawiedliwienie dla przedstawiania nagości, przez nagość mam na myśli dosłownie nagość, w sensie w całości nagość. Nie jest to żadne usprawiedliwienie dla przedstawiania tej nagości, ale na pewno wskazuje to na to, że nie powinniśmy traktować tej sfery jako czegoś takiego absolutnie najbardziej niebezpiecznego, absolutnie najgorszego. Myślę, że jest to jeden z problemów cywilizacyjnych, z którym się borykamy, natomiast na pewno nie najważniejszy. Większy i myślę, że daleko poza czołówką. Szczęść Boże, czy zgodziłby się ksiądz z tezą, że takie działania jak sylabus błędów i przysięga antymodernistyczna nie były rozwiązaniem problemu, a jedynie odsunęły go w czasie, bo moderniści zeszli do podziemia i zmienili taktykę, udając wierność tradycji. Co Kościół przed Soborem zrobił źle, że nie zwalczył do końca modernizmu? A więc moim zdaniem Pius X z całym swoim radykalizmem zrobił to, co trzeba. Radykalizmem w kontekście walki z modernizmem, on nawet się to rymuje. A więc najpierw sylabus, przysięga antymodernistyczna, później ta w cudzysłowie inkwizycja, która sprawdzała kapłanów pod kątem modernizmu. To wszystko było potrzebne i dobre. Moim zdaniem problem polegał na tym, że jego następcy nie kontynuowali tego dzieła z tą samą determinacją, że nie rozpoznali tej skali zagrożenia. Pius X moim zdaniem dobrze rozpoznał skalę zagrożenia. Jego następcy rozumieli, że jest to zagrożenie, ale nie ocenili dobrze skali zagrożenia, dlatego nie kontynuowali tego radykalizmu w walce z tą herezją. Pewnie myśleli, że jest to podobna herezja jak wszystkie inne i dlatego nie podjęli, nie kontynuowali tego zdecydowania w walce z tą herezją. Czy byłaby szansa na debatę z kimś, kto wie bardzo dużo o bractwie, jego historii i tak dalej, ale je krytykuje, tak żeby była szansa zobaczyć, jak zderzają się argumenty z tych trudniejszych do zweryfikowania przez szarego katolika, a na pierwszy rzut oka wyglądających na warte uwagi. Jestem jak najbardziej chętny, kto mógłby to być. Jak najbardziej jestem otwarty na propozycje. Zastanawia mnie, z jakich racji, to kolejne pytanie, Bóg nie zainterweniował, kiedy powstawały takie wielkie religie, jak na przykład islam. Obiektywnie można chyba stwierdzić, że wielu wyznawców tej, jak i innych fałszywych religii idzie na potępienie. Wolna wola człowieka jest odpowiedzią tylko częściową, przecież zdarzało się już Bogu interweniować w sprawy tego świata, krzyżując plany, wolną wolę złych ludzi. Historia jest pełna interwencji bożych. Dlaczego więc Bóg nie zainterweniował, kiedy zbliżała się katastrofa w postaci islamu lub chociażby nowej mszy? Czy jedyne wyjaśnienie to nieodgadniona wola Boża? Dla katolika oczywiście jest to wytłumaczenie wystarczające, zamykające dyskusję. Będę wdzięczny za wyjaśnienie. Trochę mnie zaskakuje to pytanie, przede wszystkim ta kwestia z tym, że Pan Bóg wielokrotnie interweniował w historię, a więc nie. To znaczy, z jednej strony Pan Bóg ma wszechświat cały czas w swojej dłoni, ale po to został ten świat stworzony, żeby istniał, żeby rządził się swoimi prawami. Pan Bóg, stwarzając ten świat, zapisał w niego tą zasadę subsydiarności, to znaczy to my jesteśmy namiestnikami świata, to my mamy nim zarządzać i Pan Bóg interweniuje jakoś
bezpośrednio, tylko w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, tylko wtedy, gdy my już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy na tym naszym, na poziomie zarówno naturalnym i nadprzyrodzonym, wtedy ta faktycznie nadprzyrodzoność może czasami uderzyć i w jakiś taki sposób zupełnie wyjątkowy powstrzymać jakieś skutki, jakieś działania, ale też oczywiście nie zmieniać ludzkiej wolnej woli. Natomiast co do zasady, to są rzeczy zupełnie wyjątkowe. Co do zasady, to jest nasz świat, to znaczy to my mamy się nim zająć, to my mamy się nim zaopiekować. I dlaczego akurat islam? Islam wyparł przede wszystkim te wszystkie pogańskie religie, arabskie, pogańskie religie, a więc to, co zastąpił, wcale nie było od niego lepsze, być może było dużo gorsze. Oczywiście coś, co jest trochę lepsze, ale wciąż złe, również w pewnym sensie można nazwać gorszym, bo to coś jest bliższe. Błąd bliższy prawdy jest bardziej niebezpieczny i tak też faktycznie z islamem jest. Później podbicie Konstantynopola i ta jego wielka ofensywa w kontekście chrześcijaństwa. Natomiast to pytanie zaskakuje mnie, w sensie jakby mam wrażenie, że człowiek, który je zadaje, jakby myśli w jakiś sposób pobożnie, ale nie po katolicku. To znaczy nie ma w tym tego takiego prostego zrozumienia zasady subsydiarności, że Pan Bóg przekazał nam ten świat w opiekę i nie interweniuje co do zasady. Ta interwencja to jest coś takiego zupełnie wyjątkowego, bo to zawsze jest zranienie jego własnego porządku. To on stworzył ten porządek, on nie chce w niego interweniować. To musi być coś takiego naprawdę wyjątkowego, żeby ta sfera nadprzyrodzona jakoś tak przemocowo weszła. I tu powstrzymanie akurat jakiegoś tam Mahometa wydaje mi się zupełnie nieproporcjonalne. Jak nie to, ten błąd, to inny błąd będzie. No po prostu ludzie tworzą sobie błędy, to się dzieje cały czas, taki inny błąd. No ludzie, jak nie to inaczej. To tutaj jakaś interwencja, żeby coś łatać, takie dziury. Nie, no to i tak będzie, i tak jak nie ten błąd, to inny się pojawi. Po co tutaj jakby działać, nie wiem, bo tu Mahometa, to odstrzelmy go. To ktoś inny zrobi coś innego, inną herezję, jakoś inaczej to się potoczy. No i Pan Bóg ma teraz cały czas łatać, no to wtedy kończy się tym, że faktycznie tej wolnej woli nie widać, bo mamy wolną wolę, ale jak tylko ktoś postanowi przeciwko Panu Bogu, to go odstrzeli Pan Bóg, tak? No nie, no to świat jest stworzony jako pewien porządek i to jest Boży porządek, właśnie to jest w jego woli, to jest w jego zamyśle, że my zmagamy się tutaj z tymi wszystkimi trudnościami, cierpieniami, z błędem, że ponosimy konsekwencje tych naszych czynów, że cierpimy również pod konsekwencjami czynów innych, że to wykorzystujemy jako tą okazję do ofiary i do rozwoju. To jest ten Boży porządek. Tak właśnie być powinno. Oczywiście jest ten aspekt grzechu pierworodnego. Tak, ale no oczywiście Pan Bóg stwarzał ten świat z dokładną świadomością, z dokładną wiedzą, z dokładnym zrozumieniem, jak grzech pierworodny, w jaki sposób ten świat naznaczy i to wszystko w tym sensie jest elementem tego Bożego planu, choć no właśnie braki spowodowane są bezpośrednio przez nas, ale oczywiście w tym całościowym Bożym planie to wszystko jest w pełni uwzględnione. Jeśli ktoś nie rozumie, czym jest zasada subsydiarności, odsyłam do materiału Za co wyrzucają z tradycyjnego seminarium. Kolejne pytanie, postaram się odpowiadać krótko, bo już sporo czasu minęło. Jak rozumieć zdanie, że nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus? W kontekście całego rozdziału, czyli pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, tam jest mowa o tym, że wiele jest różnych darów Ducha Świętego, ale jeden jest Duch, no i ten właśnie Duch zawsze prowadzi do Pana Jezusa i nikt nie może wyklinać Pana Jezusa, kto jest pod wpływem tego Ducha. I tak samo każdy, kto wychwala Pana Jezusa, czyni to w jakiś sposób pod wpływem tego Ducha. A więc widzimy tutaj tą jedność, można powiedzieć jedność Kościoła, jedność tego Ducha Świętego, który natchnie tego jednego tak, żeby miał dar nauczania, drugiego tak, żeby miał dar rozeznawania duchów i tak dalej. A więc wskazuje to na pewną jedność tych darów duchowych i też takie, powiedzmy, znak rozpoznawczy. To znaczy każdy, kto, bo tam jest mowa właśnie o tych darach, a więc każdy, kto chociażby miał jakieś wyjątkowe dary, jeśli nie prowadzi to do Chrystusa, to należy tego człowieka potraktować jako zwodziciela. Tak również można to zinterpretować. Nie oznacza to, że
Wystarczy tylko powiedzieć: Panem jest Jezus, i od razu wszystko inne, co powiem, jest już prawdziwe, tak? To, że można w pewnym sensie powiedzieć, że w ogóle do powiedzenia każdej prawdy w jakiś sposób natchnie nas ten duch prawdy. Natomiast tak można by interpretować ten cytat, moim zdaniem, bardziej w oderwaniu od kontekstu. Natomiast w tym kontekście tej jedności tych darów i tego przekonania, że świętego Pawła, że każdy dar musi do Chrystusa prowadzić. Myślę, że tak, to jest ta pierwsza zasadnicza interpretacja, że każdy dar Ducha Świętego do Chrystusa musi doprowadzić i każdy, który odprowadza, odciąga od Chrystusa, jest od złego ducha. To rozumiemy w kontekście tych wszystkich gnostyckich sekt, prądów. To wszystko, to są bardzo żywotne problemy dla wczesnego chrześcijaństwa. Jak rozumieć kazanie księdza Konstantyna: im gorzej, tym lepiej? To znaczy, czy samorealizacja i szukanie przyjemności zgodne z normami moralnymi jest złe? Dlaczego w tym kazaniu jest wspomniany ból głowy? Roztopność doradza raczej usunięcie tego bólu głowy, żeby nie przeszkadzał w wykonywaniu obowiązków stanu. Raczej nie mamy obowiązku wykonywać pracy i tym podobne z bólem głowy. A więc, gdy czytam takie pytania, to zastanawiam się: ludzie, gdzie wyście byli przez 2000 lat chrześcijaństwa, że zadajecie takie pytania? Ludzie, czy wy widzieliście kiedyś krzyż? Czy ludzie? To jest takie pytanie w stylu: a po co to jest ten krzyż? Hej, a o co chodzi z tym krzyżem? Ludzie, weźcie, wy się ogarnijcie. Skąd takie pytania? No przecież wydaje mi się, że mam nadzieję, że nasze dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej powinny odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem, no, nie wiem, jakby co w tym jest szokującego i dla katolika zastanawiającego. Ludzie, no o to właśnie w krzyżu chodzi. To znaczy, gdy przychodzi jakieś cierpienie, ofiaruję je i staram się je dobrze wykorzystać. Zgodnie oczywiście, że z roztropnością robię to, co mogę, żeby to cierpienie usunąć, załagodzić. Tak, jeśli mam ból głowy, jeśli wiem, że mam obowiązki do wykonania, to będzie mi utrudniało te moje obowiązki, biorę tabletkę, być może pomoże. No okej, tak, nie ma w tym nic złego i to nie oznacza, że nie branie tabletki jest jakimś, nie wiem, aktem cnoty, a branie tabletki jest brakiem tej cnoty. Natomiast brakiem cnoty na pewno jest ciągła troska o to, żeby było mi jak najwygodniej. To bez wątpienia jest aktem cnoty i być może ludzie, którzy faszerują się cały czas prochami, żeby było jak najwygodniej, być może w jakiś sposób tutaj przeciwko temu powiedzmy właśnie przeciwko roztropności również tutaj grzeszą, bo nie da się z tego życia tych trudów również usunąć. A więc dlaczego im gorzej, tym lepiej? Bo kryzys jest twórczy, tak? No bo krzyż, no ludzie, no dlatego, że ludzie, przeczytajcie Księgę Hioba, no nie, no Ewangelię przeczytajcie, tyle mogę wam powiedzieć, bo naprawdę, nie wiem, zastanawiam się w takich momentach, po co my te wszystkie kazania mówimy, po co te katechizmy ludzie piszą, żeby mi ktoś zadawał pytanie, a to jak to jest z tym cierpieniem, a o co chodzi, a to nie można pić, nie wiem, dobrej herbatki, możesz pić dobrą herbatkę. Jak najbardziej należy dbać o swoje zdrowie i fizyczne, i psychiczne, i należy również czasem odpoczywać, ale może być grzechem, gdy nieustannie szukam tylko własnej przyjemności i nie potrafię znieść najdrobniejszego cierpienia z cierpliwością. Nie o to chodzi, że nie mogę go usuwać, jak najbardziej, no właśnie, boli mnie głowa, mogę wziąć tabletkę. Tak, zwykle jest tak, że to nie przechodzi od razu, ofiaruję, jeśli nie przechodzi od razu, albo nie przechodzi w ogóle. Jak ze wszystkim, jak z każdym cierpieniem. Nie mam obowiązku specjalnie nacinać się po to, żeby zadać sobie cierpienie, ale jeśli się zranię, to ofiaruję to cierpienie Panu Bogu i staram się to cierpienie dobrze wykorzystać. No, nie wiem, są materiały o cierpieniu, cały szereg, Szkoła Akwinaty, cierpienie, wpiszcie sobie i obejrzyjcie, ale nie wiem, czy to pomoże przy tym stopniu tego jakby niezrozumienia zagadnienia. Szczęść Boże, czy aby doszło do profanacji, musi być ku temu intencja? To znaczy, czy przypadkowe, niezawinione upuszczenie hostii na ziemię jest obrazą Boga, profanacją lub grzechem? To jest znowu pytanie, które myślę, że dziecko z drugiej klasy szkoły podstawowej powinno potrafić odpowiedzieć. Znowu, czy, nie wiem, katolik, który, nie wiem, kto zadaje to pytanie, ale proszę, wybaczcie mi, ale
no, to jest pytanie, które dziecko w drugiej klasie szkoły podstawowej powinno znać odpowiedź. Grzech jest świadomym i dobrowolnym złamaniem Bożego przykazania. Świadomym i dobrowolnym. A więc nie popełniam grzechu, jeśli zrobię coś przypadkiem. No, ludzie, dziecko przed pierwszą komunią się tego musi nauczyć i musi to wiedzieć. Dlaczego wy mi zadajecie takie pytanie i dlaczego 20 łapek dostaje takie pytanie? No, obiektywnie rzecz biorąc, no, znowu właśnie to wiedza katechetyczna z drugiej klasy szkoły podstawowej, albo i pierwszej, uwaga, bardzo ważne pytanie, trzeba dawać dużo łapek. Jeśli robię coś, co jest obiektywnie złego, upuszczam hostię, najświętszy sakrament, to jest obiektywnie złe. Jeśli zrobiłem to, zachowując wszelkie środki ostrożności i mimo wszystko jakoś tak to się stało, to oczywiście, że nie ma w tym grzechu, choć obiektywnie rzecz biorąc, hostia została sprofanowana. To ja nie mam z tym grzechu. No i to naprawdę... Nie wiem, no to czuję się tak, jakbym zdradzał właśnie taką tajemnicę w stylu, ale czy wy wiecie, że 2 plus 2 to jest 4? No może, kochani, czytajcie katechizm, błagam, czytajcie katechizm, bo niektóre z tych pytań to naprawdę jest poziom przedkatechetyczny. To dla odmiany zabawne pytanie. Tak w Ozeaszu jest napisane: tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami. Wyraźnie wskazuje to na powiązanie jedzenia placków z rodzynkami z czczeniem obcych bogów. Czy oznacza to, że propagowanie i spożywanie sernika z rodzynkami jest formą bałwochwalstwa? Tak jest, nie wolno jeść żadnych placków z rodzynkami. Kto je racuchy z rodzynkami, anatema sit. Ciekawe jestem, czy wiecie, co to są racuchy, czy to nie jest regionalizm jakiś nasz lubelski. Kto je placki z rodzynkami, anatema sit, niech będzie wyklęty. Zupełnie spontanicznie podejrzewam, że te placki są jakimś przedmiotem pogańskiego kultu. Tak, to znaczy, że te placki pewnie zwyczajowo były składane w ofierze jakiemuś pogańskiemu bóstwu. Wydaje mi się, że kiedyś nawet słyszałem, czy nie kapłanki Asztery nie piekły właśnie placków, że tam nie pełniło jakiegoś ważnego kultu. A więc bez wątpienia chodzi tutaj o jakąś formę pogańskiego kultu, do której autor nawiązuje. Czy uważa ksiądz jakiekolwiek elementy Novus Ordo za dobrą i wartościową zmianę? Nie mówimy o całokształcie kompozycji, o jednym konkretnym elemencie. Kompletne oderwanie od obecnego kontekstu, umieszczenie tego elementu w mszę wszechczasów z perspektywy Ojca Soborowego, typu znak pokoju, dwie lekcje itd. Bez wątpienia da się takie elementy znaleźć. Warto pamiętać, że arcybiskup Lefebvre w propozycjach zgłaszanych przed Soborem zgłaszał również odczytywanie lekcji i Ewangelii w języku narodowym. Tak? Więc mogę, o, arcybiskup Lefebvre był modernistą. Nie, on był prawdziwym duszpasterzem, który widział, że to jest rozwiązanie, które jak najbardziej jest w duchu takiego dobrego rozwoju liturgii, że jak najbardziej można to ludziom w ten sposób przybliżyć. Natomiast no, to, co zostało wykonane, to pod płaszczykiem przybliżenia ludziom liturgii, liturgia została zdewastowana, więc bez wątpienia są tam elementy zupełnie nieszkodliwe, elementy, które są dobre, bez wątpienia. Natomiast praktycznie każdy krok jest spójny z myślą modernistyczną i to jest szalenie niebezpieczne, tak? Więc taka profanacja, banalizacja liturgii na każdym kroku i tam nawet te zasadniczo dobre elementy, jak na przykład właśnie odczytanie lekcji Ewangelii w języku narodowym, to można rozważać jako sam w sobie, właśnie oderwany od kontekstu, jako dobry element, tylko że on w kontekście całej herezji modernizmu, która jest taką naturalizacją, za naturalizacją liturgii, za sprowadzeniem jej z poziomu najświętszej ofiary do spotkania, tam się to niestety wpisuje w ten trend i staje się częścią czegoś złego. No więc w tym sensie trudno mówić o dobrych elementach, bo wszystko zostało wpisane w tą modernistyczną opowieść, w tą modernistyczną reformę, która dobrała dokładnie elementy, również te dobre elementy naznaczyła tym swoim piętnem. Czy zgodziłby się ksiądz wystąpić w kanale Zero? Ja osobiście tak, natomiast potrzebowałbym tutaj bez wątpienia zgodę przełożonego. To ostatnie pytanie na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, nawet za te
na które powinniście znać odpowiedzi. Proszę, kochani, czytajcie katechizm. Czytajcie katechizm, bo naprawdę te pytania świadczą o tym, że nie znamy katechizmu. A naprawdę, jak mamy wypełniać nasze obowiązki, jak my nie wiemy najbardziej podstawowych rzeczy. Błagam, czytajcie katechizm. Jak zawsze, dziesiąty Różańca na zakończenie pytań i odpowiedzi w intencji wszystkich oglądających. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.